Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, jestem w Port Hope i przyszedł czas, żeby zmierzyć się w końcu z gejzerami. Dostęp na gejzery będziecie mieli w opisie. Już jednak trzeba się z nimi zmierzyć. Tak jak macie na początku świeżo wbity 105 sword na 99, także zobaczymy jak to pójdzie. Nic, biegniemy. Zobaczymy jak to będzie na skillach 105 na 99. O, już czas się sprawdzić. Ile XP na godzinę i to jest najważniejsze. Myślę, że tam 15 minut, myślę, że wystarczy. Co mam? Winterblade'a i Imbu, tak jak jest na wstępie. O, tu po dostępie będziecie mogli wejść przez te drzwi. Ja tu tylko zostawię list. Przerzucę rzeczy. Nie wiem, czy zacząć od magma amuletów, czy od garlików. Dobra, wrzucę magma ringa. No i nic, wchodzę. Mamy ich tu 5. Czyli 5 jest jeszcze. Możliwe. Dobra. Nie ukrywam, że byłem tu wcześniej i zobaczyłem mniej więcej jak tu biegać. Zerknąłem na mapkę i patrzyłem też na Ed, jak to robią. Ale nie ukrywam, że byłem ciekaw, jak to pójdzie na moich skillach. No, coś za wolno je bije. A jeśli tak będzie, to one się będą szybciej respić i to będzie kłopot. Nie jest źle. Dobra, trzeba użyć suprimek jednak. Robię to przed balansem postaci. Zobaczymy, co później zrobią z tym naszym Utito. Jak na razie jest, jak jest. Co z tego, że będziemy mogli używać lepszej many? Strong chyba bodajże. No tak jak mówiłem, szybciej się respią. Już tu kogoś.
tak wolno je będę bił, to nie wiem, czy ja tu wyjdę stąd. Tak się respią. Źle to zrobiłem. Mogłem zrestartować, a nie zrobiłem tego. Dobra, tu już są pozaznaczone. Nic, będziemy je bić po 3, po 4. Tam nawet nie idę. Bo czuję, że to chyba by nie było przyjemne. Słuchajcie, co do obrony widzę, że daje radę, ale jednak ten skill tego Sworda by się przydał. I to jest bardzo widoczne. Nawet bardzo. Niż bardzo. Nie jest źle, ale jakbym je szybciej ubijał. Widzę, że ten magma amulet nie znika. To nie wiem, czy ten garlic by nie był lepszy. No, to już może być niebezpieczeństwo, i tu może być więcej. No właśnie. Użyłem teraz garlika. No, na lewo nawet do tej drabinki nie idę, bo pewnie ich tam jest już. Na tyle, że... A jednak nie. Nie wiem, co myśleć o tym magma amulecie. Dopiero milion. Za późno zrestartowałem. Nie chcę tutaj wychodzić po więcej. Za wolno je bije, no. Wygląda to tak, jak wygląda. Milion 200. Dobra, idę po tego, bo jak się ma zrespić, to...
Wiecie co, na razie nie używam Supreme do uleczenia. Ale będę musiał chyba jeszcze poczekać do... do tego, żeby tu faktycznie przychodzić i... za słaby skill, za słaby sword. Dlatego jest 1 300 000. Oczywiście nie mam preya, nie mam nic podkręcone. No nic, to się trzeba z nim zmierzyć. Ładnie. Twardziel. Ile? 1,5 miliona. Nie wiem, co o tym myśleć, nie? I jaki skill byłby tu? Słuchajcie, jestem tu pierwszy raz. I wiem, jak biegać. Ale... jeszcze nie ogarniam, gdzie, ile ich... No, pójdę po tego. Widzę, że 4-5 nie jest źle. Ale za wolno. Definitywnie za wolno. Ale strachu nie ma. No, będę się szybciej respić. Tak jest.
Tamtego wariata bym wolał ominąć, bo jest... Nawet nie potrafię go wymówić, bo w większości... I nie kończę zdań, tak jak zawsze. Coś myślę, coś chcę powiedzieć, nie kończę. No, chyba nie jestem gotów jeszcze i... Jak to idzie? Sześć, można ich wybrać na tych, na moich skillach, na tym shieldingu, na tym, co mam na sobie. Ale ewakuacyjnie była drabinka, także... Nie wiem, zobaczę później, co mogłem, co nie mogłem i czy faktycznie jest sens. 2200. Powiem szczerze, że nie byłem jeszcze na murach, a tam podobno się tyle samo wyciąga i... Ale tam przynajmniej jest profit, nie? Także... A drakeny też nagram, też pójdę, bo dostęp mam zrobiony. Wszystko powolutku. Dobra, bo tam nie wychodzę, bo ich jest za dużo. 6, a 8. Chyba bym się tylko leczył, nie? No ale dobra, to jest też dla tych, którzy mi się pytali i mówili: Doreno, jak będziesz, to daj znać, jak ci poszło. To nie będę pisał, tylko po prostu wam i dla siebie też to nagrywam. 2200. No jak się... Zaraz się zbiegną. No, to jeszcze nie moja pora, no nie? I to widać. Dwa dwieście. Słuchajcie, po 4 chyba, wydaje mi się, że szybciej padają. Nie schodzę tam niżej, bo... Może faktycznie powinienem brać mniej tych mobów. No ale 2200 to jest bardzo słabo. Z tego, co tu wyciągają, to
bodajże i Texo tam miał chyba 2,7 na godzinę na 100%, a ja tu mam na 150. No ale też musimy sobie powiedzieć, że on ma 120 na aksa chyba, nie? A to robi różnicę. Dobra, ja zaliczyłem ten punkt. I wiem, że jak na razie nie mam się co pokazywać z moim swordem. I nawet po tych wszystkich imbu zrobionych też nie daje rady. Powyżej 2200 nie przebijam. A może faktycznie by było lepiej teraz, widzieliście? Po 4. No. Dobrze, tego jednego zdążyłem ubić, bo słuchajcie, na to co robię, level leci szybko, ale te skille no jestem ciekaw, co zrobią po tym balans postaci. Dwa 300. Dobra, ja będę wychodził. Przeżyłem, to jest ważne. Słuchajcie, widzieliście, co się dzieje z moimi skillami na takim miejscówce. Sami możecie teraz wnioski wyciągnąć, co i jak. Nie wiem, może faktycznie jeszcze coś powinienem, może ten skill powinien jeszcze dodać z imbu. Nie mam pojęcia. Później to zobaczę, przeanalizuję, ale jak najbardziej skill za słaby, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Nic, ja będę kończył. Jeśli wam się podobało, łapka w górę, zostawcie subskrypcję, za co dzięki, szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej!